Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Vipera elitarnego. Viper ACR tak się nazywa. Tutaj mamy napisane 8,4 litra. Litr chyba, tak. I w dodatku mamy możliwość włączenia tutaj w tym samochodzie sygnałów. Nie wiem, czy je będzie słychać. Postaram się na chwilę przygłośnić trochę grę. One są ciche, ale słyszalne przez wszystkich graczy, którzy znajdują się w sesji czy w wyścigu. Przy przyciskiem K możemy włączyć właśnie te sygnały, przyciskiem L możemy włączyć koguty. I na tym właściwie kończą się zalety Vipera ACR-a. Znaczy, jest to dużo szybsza wersja Vipera niż ten zwykły zakasę z gry. Mamy tutaj mocne nitro. Zobaczcie sobie zresztą sami, jak to wygląda. Lepszy skręt, lepsze prowadzenie, zdecydowanie. Efekt nitra jest w ogóle, zobaczcie. Znaczy, i tak jest to najlepszy efekt nitra w wersjach elitarnych, z tego względu, że no, nic nam nie zasłania praktycznie obrazu, ale moim zdaniem jest to najgorsza wersja elitarna, jaka została stworzona, ze względu na bardzo paskudne wykończenie. Wykończenie normalnie w stylu Hot Wheels. No tylko spójrzcie na ten samochód. Tutaj jakieś kretyńskie wybrzuszenia na masce. Nie wiem, ten body kit za bardzo poszerza, a już te felgi odstające, tak, ja wiem, każdy ma inny gust, ale to jest takie naprawdę bardzo przesadzone, no, za bardzo przesadzone, te rury wydechowe, które odstają, zobaczcie, pod kątem prostym, no masakra jakaś to jest. Ale w środku jakiś komputer, no kurde, odsłoń mi trochę, tu kręcę przegląd. W środku jakiś tam komputerek, jakieś tam zegary, komputerek tam widzimy. Jakieś tam chyba jakaś kartoteka otworzona, mamy Elite Pursuit Unit i tak dalej, także jest to no niezbyt ładny wóz elitarny, dużo lepszy jest McLaren F1, który no, z wersji elitarnej niewiele zmian jakby doznał. No i Eclipse elitarny, który raczej jest takim, no nie jest takim Hot Wheelsem jak te dwa pozostałe, czy trzy pozostałe elitarne samochody, czyli Camaro ZL1, czy Koenigsegg CCX, które są bardzo przesadzone, naprawdę takie Hot Wheelsy są z nich zrobione. Czy ja nie mam czasem za cicho tej gry, zaraz sobie sprawdzę. No jasne, to zaraz wam jeszcze raz puszczę te sygnały. Posłuchajcie sobie sygnał. Tak? Tak to brzmi. Niezależnie od tych sygnałów możemy sobie włączyć koguty. Możemy wyłączyć koguty i włączyć sygnały i wyłączyć sygnały, a włączyć koguty. Także tak to tutaj wygląda. No ale jeśli chodzi o osiągi. Jaki jest ten Viper w końcu? Mamy tu mocne nitro przecież, więc nie powinien być taki słaby. Skręt jest całkiem ok, ale jak sobie poradzi Viper w klasie A, w której go obecnie mam? I myślę, że w klasie S nawet nie ma co walczyć. Samochód moim zdaniem do klasy A ma zdecydowanie za słabe przyspieszenie. No nic, chodźmy sobie może do jakiegoś wyścigu i wam to jakoś postaram się zademonstrować. Zobaczcie sobie, mój Viper posiada części profesjonalne Mediona, to są naprawdę bardzo dobre części. Mamy tutaj kilka skillów wzmacniających i wzmacniających nitro i wspomagających szybsze odnowienie jego. Ale czy ja sobie poradzę z Marussią B2, Murcielago, Super Veloce i Porsche 997? Wszystkie, znaczy Murcielago i Porsche mają mocne nitro, tak jak ja. Oj, Murcielago zostało z tyłu, dziwne. Marussia oczywiście bardzo dobrze skręca. No i zobaczymy, no, jak naprzeciwko tym graczom poradzi sobie ten Viper. Ja nie jestem zwolennikiem tego samochodu. Kupiłem go na promocji, no jednak
200 zł za niezbyt ładny samochód, który wiedziałem, że nie jest pod względem osiągów dobry. Raczej nie jest dobrym wydatkiem w Wordzie. Niecałe 200 zł, no ale ja liczę 200 zł, no bo i tak praktycznie nie ma się tych 200 zł po wydaniu. Nitro, jak widzicie, sporo nam tu pomaga, ale przed zakrętem trzeba dość mocno hamować. Jezus, tragicznie. Ktoś, kto się oczywiście wprawi, na pewno lepiej pojechałby tym Viperem i będą osoby, które bronić samochodu będą. Ale no, tak na ludzki rozum. Nie opłaca się kupować za taką kasę tego samochodu. Tylko i wyłącznie do szpanu nadaje się on. Możemy tutaj zmienić w nim z wyglądu tylko naklejki. Żadnych bodykitów czy spoilerów, nic z tych rzeczy. To jest wersja elitarna, pozbawiona jakichkolwiek modyfikacji, spoilerów i tego typu rzeczy. Jestem ciekawy, kto wygrał. No proszę, Marussia B2. Nieźle. Ten gościu w Porsche musiał naprawdę słabo jechać w takim razie. Ale pojedźmy sobie jeszcze jeden wyścig. Jak na części Mediona, naprawdę dobre części, nie poszło mi najlepiej. I być może ktoś bardziej doświadczony w tym samochodzie poradziłby sobie lepiej. Za chwilę sobie jeszcze sprawdzimy, jak tutaj wygląda sprawa z prędkością maksymalną, bo jak widzicie, przyspieszenie no raczej tutaj najlepsze nie jest. Na Grindpoint może uda mi się przetestować troszeczkę prędkość maksymalną tego samochodu, bo tutaj jest jedna taka górka, gdzie się prędkości osiąga dosyć spore. Ale jeśli się nie uda, to zrobimy to w jeździe dowolnej. I startujemy. Dobra, mamy tutaj kilku mocnych przeciwników, m.in. Nismo. A, chyba jakieś Porsche też. Okej. No, tutaj idzie całkiem dobrze. Ten wyścig jest fajny pod tym względem, że nie trzeba tutaj dobrze skręcającego samochodu. I nawet nie trzeba tutaj samochodu, który ma mocne jakieś tam popsiarskie nitro. I tak możemy tutaj wygrać. Oh. Teraz dajcie mi się skupić. Postaram się pojechać jak najlepiej umiem Viperem. No i zobaczcie, w miarę trzymam się peletonu, chociaż jestem ciągle na ostatniej pozycji. Spróbuję użyć za chwilę slingshota czy katapulty, wszystko jedno. I jak widzicie, podganiam tutaj ludzi. O, i zobaczymy prędkość maksymalną. Uwaga! 344 km na godzinę na częściach profesjonalnych. Ocencie sami, czy jest to dobra prędkość. No moim zdaniem nie najlepsza. Wiele jest takich samochodów, które na takich częściach prędkości mogą osiągać kosmiczne, naprawdę. 352 km na godzinę. No moim zdaniem dla Vipera to powinna być prędkość minimalna w tej klasie. No ale to jest moje subiektywne zdanie oczywiście. Nie uda mi się tych ludzi podgonić. Oni są za szybcy dla tego Vipera niestety. Nismo czy tam jakieś Porsche. Nie mam szans. Absolutnie. No ale nie będę się poddawał. Staram się jak najwięcej używać zalet tego samochodu. Powinienem jeszcze koguty włączyć i syreny. Aj, żeby może jechać szybciej, ale to w ogóle nic mi nie daje do prędkości. Dobra, trzymamy się za GTS-ką na razie. Znowu będę GTS-kę w tym samym miejscu wyprzedzał, chyba że nie, nie dała się. No to slingshot. Teraz, w górę. Tak jest. I oczywiście na slingshota dostajemy niezłego powera, bo jestem na niskiej pozycji. Dlatego właśnie tak dobrze się przyspiesza. Nie uda mi się ich dogonić, nie ma opcji. Naprawdę jak na samochód za tyle kasy. Oj. Coś czuję, że to jest po prostu kasa wyrzucona w błoto, wiecie. No ale chciałem właśnie przetestować ten samochód, to jest
już jeden z niewielu samochodów, które nie posiadałem w garażu. Pomyślałem, że warto by było go przetestować dla was. Tym bardziej, że akurat miałem wystarczającą ilość boostów, żeby kupić ten samochód na promocji. O kurde. Nie dogoni, nie ma szans. GTS-ka zaraz za mną. Może uda mi się włączyć te sygnały. Zobaczymy. Tylko na prostej. To już ostatnie metry właściwie wyścigu. Na zakrętach zauważam, że tracę dużo prędkości. No i nie potrafię tego odzyskać na prostych ze względu na nie najlepsze przyspieszenie niestety. Uwaga! Jeeeeee! Udało mi się włączyć sygnały. Jeszcze tutaj może, można chyba trochę te osiągi zwiększyć właśnie częściami. Oh! Strasznie mnie wyrzuciło z zakrętu teraz. Ale podejrzewam, że... rzuciło. Ojej, przepraszam. Nie pykło. I tu jest jeszcze taka opcja, że gdy się zatrzymujemy właśnie Viperkiem... Wygrało Nismo, zobaczcie. Bez power-upów. Naprawdę bardzo dobry przejazd. Jest taka opcja też, że gdy mamy włączone te takie sygnały i się zatrzymujemy, to samochód wydaje taki dźwięk trąbienia. Po prostu trąbi. Posłuchajcie sobie. No. No i to kolejny smaczek. Ten sygnał wyższy lub niższy załącza się w samochodzie niezależnie od tego, czy jedziemy szybko, czy wolno, więc to nie ma żadnego wpływu. Chodźmy może do dealera samochodowego. On kosztuje chyba 22 tysiące boostów, więc cena kolosalna. Jak na Worda. I w zamian otrzymujemy naprawdę kiepski wóz. Więc odradzam kupować Vipera w wersję elitarną. Gdzie mamy Dodge'a? Dodge'u, gdzie ty jesteś? Tutaj. Oj, jest. Proszę bardzo. A, 20 tysięcy boostów, nie 22. Myślałem, że 22. 20 tysięcy boostów musimy wydać na ten samochód. Nie mamy tutaj możliwości tuningowych. Możemy jedynie zasłonić sobie część te naklejki, te policyjne jakoś. No i tyle. Viper ACR. Viper wersja elitarna. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną podczas tego przeglądu, tego samochodu. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!